Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego-Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 30 6A, telefon 797-355-341. Szanowni Państwo, dziękuję za obecność na naszej tutaj konferencji, briefingu w Końskich. Mam kilka informacji do przekazania, bardzo ważnych. Pierwsza, która dotyczy Końskich i spraw koneckich. Jak wiemy, jest prowadzona bardzo poważna, bardzo empatyczna akcja pomocy dla Bruna, czyli chłopczyka, który jest chory na raka. Chciałem powiedzieć, że zaproponowałem konkurs, w którym... Konkurs to może złe słowo. Zaproponowałem, że te dwie szkoły, które w powiecie koneckim zbiorą najwięcej pieniążków na Bruna, leczenie, zapraszam oczywiście do Sejmu i te szkoły zostały, można powiedzieć, nie tyle wyłonione, co po prostu wiemy, które to są. I to jest szkoła podstawowa numer 2 z ulicy Polnej, jest to szkoła, prywatna szkoła podstawowa z ulicy Towarowej. I bardzo serdecznie zapraszam uczniów z tych szkół, po 20 osób, na wizytę w Sejmie 10 stycznia. A przede wszystkim dziękuję uczniom, nauczycielom, rodzicom, że włączyli się w akcję pomocy dla Bruna, ale to nie koniec, dlatego że będę miał, myślę, że w przyszłym tygodniu, kolejną niespodziankę. Bardzo piękny prezent na licytację, która pozwoli również na zdobycie kolejnych środków dla niego. Ale nie chcę uprzedzać faktów, pewnie spotkamy się w tej sprawie i w Końskich, i w Kielcach, i w Krakowie. Będzie to gest jednego z wielkich piłkarzy polskich. No ale nie chcę uprzedzać, że tak powiem, wydarzeń. Druga sprawa, już polityczna. Chcę zapowiedzieć, że w ciągu miesiąca zwołam konwencję wyborczą Nowej Lewicy w Końskich w celu wyłonienia władz i przygotowania się do wyborów zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych. Chcę, aby powiat konecki zarówno w wyborach parlamentarnych odegrał ważną rolę i żebyśmy uzyskali tutaj wynik w okolicach 20 kilku procent, a w wyborach samorządowych, abyśmy mieli możliwość współdecydowania o losach powiatu, o polityce powiatowej. I kolejna bardzo ważna rzecz, która dotyczy nie tylko powiatu koneckiego, dotyczy całego województwa, dotyczy Polski. Od dziś rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o rencie, emeryturze wdowiej. O co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj, szczególnie dotyczy to kobiet, kobieta, która niestety traci swojego męża, też emeryta czy rencistę, może liczyć tylko na rentę rodzinną, która może wynosić tylko i wyłącznie 85% renty emerytury męża. Jeżeli oczywiście ona jest wyższa i to w ogóle ma jakiś sens. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, dlatego że bardzo często kobiety zajmują się rodziną, mają wiele okresów tak zwanych nieskładkowych, kiedy mężowie zarabiają i płacą składki ZUS, one w tym czasie zajmują się dziećmi i nagle po odejściu partnera, męża, okazuje się, że zostają te same rachunki za gaz, za prąd, za czynsz, a nie ma drugiej osoby, która by w tym gospodarstwie emeryckim czy rencisty wspierała budżet domowy. I dam Państwu przykład, żeby to zrozumieć. Dzisiaj wyobraźmy sobie sytuację, że pani Maria dostaje emeryturę lub rentę w wysokości 2000 zł, a pan Dariusz w wysokości 4000. Pan Dariusz, jak to zwykle niestety bywa według statystyk, odchodzi wcześniej i pozostawia panią Marię. Wedle tego, co jest pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i obecnego systemu, pani Maria może ewentualnie skorzystać z renty rodzinnej, emerytury rodzinnej i 85% z wynagrodzenia
czyli emerytury pana Dariusza, to jest 3400. Ona ma 2000, on miał 4, ona może wystąpić o 3485%. Wedle propozycji obywatelskiej, do której uczestniczy Nowa Lewica, pani Maria może zatrzymać na przykład swoją emeryturę, ale może równie dobrze wystąpić o emeryturę lub rentę swojego niestety już nieżyjącego męża i 50% swojej lub na odwrót. Czyli jeżeli byśmy tak to zobaczyli, to ona ma 2000 emerytury, tu jest 4000 emerytury. Pani Maria mówi, ok, chcę mieć emeryturę, rentę rodzinną po mężu, czyli to jest 3400 i połowę mojej, czyli wchodzi 4400, czyli dodatkowy dochód, który ona dostaje, to jest 1000 zł. O 1000 zł nasza propozycja dla niej jest korzystniejsza, ale mówimy tutaj o emeryturach i rentach takich już, można powiedzieć, prawie godnych. Ale wyobraźmy sobie, że i pani Maria, i pani Dariusz mają po 1600 zł emerytury, co się bardzo często w Polsce zdarza. Jeżeli tak, no to ona nie skorzysta z renty rodzinnej, no bo to nie ma sensu. Tu 1600, tu 1600. Ale wedle propozycji Lewicy, ona mówi, ja zatrzymuję moją emeryturę lub rentę i mam 50% z emerytury lub renty swojego męża, czyli jeszcze 800 zł, czyli ma 2400, a wedle obecnego stanu miała tylko 1600. Pokazałem to na przykładach, że godna propozycja na godne życie. I nie, że daje się 13 emeryturę, 14 emeryturę. W międzyczasie inflacja, jak widzimy po targu i cenach, to zżera. Tylko systemowe rozwiązanie, żeby emeryci, emerytki, rencistki, renciści, bez względu na podstawę prawną swoich świadczeń, mogli żyć godnie. To jest stała, godna propozycja i rewolucyjna. To jest rewolucyjna propozycja obywatelska, w której uczestniczy Nowa Lewica, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Żeby nikt w Polsce nie martwił się, że kiedy mamy gospodarstwa domowe dwóch rencistów, dwojga rencistów, emerytów, nagle kiedy któryś z nich odchodzi, co jest oczywiście dramatem, dla drugiego zostają tylko rachunki i przykrość. Pomysł jest bardzo prosty, bo my to wszystko wyliczyliśmy, bo Lewica umie liczyć, w przeciwieństwie do niektórych innych ugrupowań politycznych. To będzie kosztować 14 miliardów, rocznie oczywiście. Tylko zwrócę Państwu uwagę na jedną rzecz. No przecież jeżeli ktoś z nas odchodzi, a to jest nieuniknione, no to przecież płacił okresy składkowe, ale gdyby został, to przecież ZUS dalej by mu wypłacał tą emeryturę i rentę, prawda? Więc by dalej wypłacał na przykład pełne 100%, a teraz będzie wypłacał 50%. Więc po pierwsze widać logikę ekonomiczną. Druga sprawa, Szanowni Państwo, poza budżetem państwa i kontrolą jest kilkaset miliardów w funduszach, które nie są liczone do deficytu, do zadłużenia, które rozdaje pan Ziobro, rozdaje pan Morawiecki w różnych spółkach, w różnych fundacjach. Wystarczy to ograniczyć, ściągnąć do budżetu i znajdziemy finansowanie. I najważniejsza rzecz, ja chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, jeżeli Polska sięgnie po środki unijne, czy to dotyczą Krajowego Planu Odbudowy, czy te środki unijne dotyczą wieloletnich ram finansowych. Mówimy tu o 750 miliardach. To naprawdę te 14 miliardów, o których mówię, to jest naprawdę bardzo mało. Jesteśmy pewni co do tego, że stać nas na finansowanie. I dodam jeszcze jedno. Dzisiaj rozmawiamy o elektrowniach atomowych. Nie wiem ilu, ale przynajmniej jednej. Koszt elektrowni atomowej pierwszej to jest 100 miliardów. To znowu 14 miliardów na godne życie co roku emerytów i rencistów to nie jest wiele. I Lewica się o to upomina i chce powiedzieć, dlaczego my dziś będziemy zbierać podpisy. Zbierzemy 100 tysięcy podpisów projektu obywatelskiego. Moglibyśmy to złożyć jako projekt Lewicy. Nie. Jeżeli 100 tysięcy obywateli się co najmniej pod tym podpisze, PiS odrzuci projekt obywatelski w tej kadencji, to my, mówię to świadomie, mówię to z pełną mocą jako wicelider Lewicy w Polsce, postawimy to jako warunek wejścia do koalicji z jakąkolwiek ugrupowaniem opozycyjnym, które wygra, które będzie miało możliwość stworzenia większości. Nie wejdziemy do żadnej koalicji,
w której nie podpisze się w umowie koalicyjnej naszego projektu renty wdowiej i godnego życia emerytów, rencistów. Więc jestem przekonany, że to zrobimy, zrealizujemy, ale też proszę Państwa tu dzisiaj o to w Końskich, podpiszcie się pod tym projektem. Robicie to dla tych, którzy dzisiaj są emerytami, rencistami, ale każdy z nas wcześniej czy później będzie emerytem lub rencistą i może swojego partnera stracić, bo to nieuniknione. Ktoś z nas wcześniej lub później odchodzi i dlatego proszę o Wasze podpisy.